Eren Jäger jest jedną z najbardziej złożonych i kontrowersyjnych postaci w dziejach anime. Z tego względu idealnie nadaje się jako przykład na jednego z najbardziej problematycznych terminów w całej popkulturze. Hej, ja nazywam się Akub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat antywilanów, czyli antyzłoczyńców. Będę też o zmianie motywacji protagonisty na przestrzeni całej historii. Zacznijmy od definicji oraz związanej z niej problemami. Antyzłoczyńca to antagonista, którego motywacje są moralnie zrozumiałe, a nawet szlachetne, ale stosuje złe lub destrukcyjne metody działania. Posiada pozytywny cel, ale jest gotowy poświęcić innych lub przekroczyć granice moralności, by go osiągnąć. Ta definicja jest postawiona przeze mnie, ale opiera się na tej Stevie Trumps. Nie podaję jej z dwóch względów. Po pierwsze, według niej antywilan w alternatywnym sensie może być samolubny lub mieć cel wiążący się z długoterminowymi konsekwencjami, o które nie dba, ale jest dobrym człowiekiem, który może nawet współpracować z bohaterem, jeśli ich cele nie są sprzeczne. TV Tropes nie podaje do tego żadnego przykładu i żaden z antyzłoczyńców, których napotkałem podczas researchu, nie spełnia tej części definicji. Kopilot i chatbot GPT również nie potrafiły wskazać takiej postaci. Jeżeli ktoś zna taki przykład, to bardzo proszę o poprawienie mnie w komentarzu i dobre uzasadnienie. Jeśli do tego dojdzie, to dogram RAT. -y. Informacje o niej będą w opisie filmu. Po drugie, TV TROPS że antyzłoczyńca jest przeciwieństwem antybohatera. Ja na ich temat robiłem już osobny materiał i tak duża generalizacja jest sporym problemem. Antybohaterowie są bardzo różnorodni. Sami potrafią osiągać dobre cele w niemoralne sposoby, które przypisalibyśmy do złoczyńcy. Zarówno villain, antybohater, jak i antyzłoczyńca mogliby zastrzelić słodkiego pieska w imię osiągnięcia celu. W dzisiejszych czasach termin antybohater jest bardzo rozmyty, więc nie stawiałbym tak prostego twierdzenia, że antyzłoczyńca i antybohaterowie są swoimi przeciwieństwami. Autor kanału Tale Foundry w swoim materiale mówi nawet, że różnica między nimi może być zaledwie kwestią perspektywy. To twierdzenie będzie miało sporo sensu później w kontekście Erana. Jeżeli spotkaliście się kiedyś z terminem antyzłoczyńca, to prawdopodobnie usłyszeliście o nim w kontekście jednej z trzech postaci. Amona z awatara legendy Kory, który pragnie równości między zwykłymi ludźmi wenderami, magnetu z X-Menów, który chce zapewnić bezpieczeństwo mutantom, oraz Thanosa z MCU, który planuje usunąć połowę żywych istnień, aby zapobiec wyniszczeniu Wszechświata. Teoretycznie każdy z nich chce osiągnąć coś dobrego, ale robi to co najmniej wątpliwymi metodami. Dlaczego nie omawiam terminu o ich podstawie? O Amonie jest sporo materiałów na angielskim YouTube, więc nie chciałem bezpośrednio kopiować od innych, a poza tym nie oglądałem legendy Kory. Magneto, w zależności od wersji, potrafi być antyzłoczyńcą, złoczyńcą, anty bohaterem, a czasem nawet i bohaterem. W przypadku Thanosa można się coś kłócić z tym, czy na pewno wpisuje się w ramę Antywilana, czy jest po prostu złoczyńcą i do tego bardzo głupim. Z tego względu wybór padł na Rena Jagera, czyli początkowo protagonistę Atagon Titan, a z upływem czasu antagonistę. Omówimy sobie w jaki sposób z bohatera przemienił się w antyzłoczyńca chcąc ogonicestwić prawie całą populację świata. Gdyby ktoś nie wiedział, w świecie Attack Titan ludzkość schroniła się za trzema wielkimi murami. Zrobiła to w ramach ochrony przed tytanami, czyli gigantycznymi kanibalami nieznanego pochodzenia. Początkową motywację i cel Erena już w pierwszym odcinku. Marzy o tym, aby dołączyć do oddziału zwiadowców oraz zwiedzić świat poza murami. Dodatkowo planuje zemścić się na tytanach, ponieważ jeden z nich pożar mu matkę. W tym układzie Eren posiada dwie motywacje. Zewnętrzną, skupioną na walce z tytanami w imię zemsty za matkę, a także wewnętrzną, legającą na marzeniu o wolności oraz wydostaniu się poza mury. Kiedy osiąga odpowiedni wiek, dołącza do wojska jako pełen nadziei żołnierz. Wtedy też dochodzi do twardego zdarzenia się z rzeczywistością. Podczas kolejnego ataku Tytanów Eren kończy w żołądku Tytana bez nogi i ręki. Nie może pogodzić się z tym, że zginie nie zabijając ani jednego z nich. Na szczęście okazuje się, że posiada zdolność zamiany w tytana. Ten wątek tłumaczyłem w materiale o Foreshadowingu, więc tutaj nie będę się powtarzał. Po odkryciu nowej zdolności używa jej do ochrony bliskich oraz pokonania tytanów, których tak bardzo nienawidzi. Jednocześnie daje ona Erenowi szansę na odkrycie prawdy o świecie zewnętrznym. Jego kolejnym celem staje się dotarcie do piwnicy swojego ojca na terenie opanowanym przez tytany. Utrudnia to pojawienie się kobiecego tytana, który próbuje powstrzymać zwiadowców. Stara się też pochwycić Erena. Okazuje się zatem, że nie tylko on posiada moc do przemiany w Tytana. Podczas drugiego i trzeciego sezonu ten wątek się rozwija. Okazuje się bowiem, że za wyłącz zewnętrznego muru odpowiadali Rainer i Berthold, którzy potrafią zamieniać odpowiedniowo pancerzonego oraz kolosalnego Tytana. W związku z tym Eren zaczyna pałać personalną chęcią zemsty co daje dodatkowej warstwy motywacji. Musi też odkryć prawdę na temat swojej mocy do kontrolowania innych Tytanów. O tym z kolei mówiłem w odcinku o Dołózek z Machinie. Po wygraniu Bitwy o Shiganshina odkrywają prawdę na temat świata zewnętrznego zapisaną w książkach z piwnicy ojca Erena. Eldianie, czyli posiadacze mocy tytanów, rządzili światem i prześladowali inne narody. Król Karl Fritz, który miał dość przemocy i zniszczeń jakiego lud wyrządził innym, postanowił zakończyć ten cykl agresji. Wycofał się na wyspę Paradis z częścią eldiańskiej populacji i wzniósł mury z utwardzanych, gigantycznych tytanów, aby odizolować się дрожь до света. Te służyły zatarcze oraz potencjalną broń. Po upadku Imperium Eldian w pozostałej części świata władzę przejęło Marli, a Eldianie, którzy pozostali w ich granicach, zostali zmarginalizowani i uwięzieni w gettach, zostali też zindoktrynowani oraz byli wykorzystywani jako żywa broń. Dzięki temu ren odkrywa, że jego naród jest postrzegany jako zagrożenie przez resztę świata, a życie za murami było próbą ich izolacji to zmienia jego perspektywę. Przestaje widzieć świat w czarno-białych barwach, ludzie dobrzy. Tytani Źli zaczyna dostrzegać brutalne realia polityczne, w których mieszkańcy Paradis są postrzegani jako diabły zagrażające światu. Jego początkowy konflikt z czymś, co wydaje się być siłą natury, zamienia się w brutalną walkę o ocalenie przyjaciół oraz własnego narodu. Kiedy Eren nareszcie dociera nad morze, nie cieszy się ze spełnienia dziecięcego marzenia. Zamiast tego postrzega Wielką Wodę jako kolejną przeszkodę na drodze do pokonania. W czwartym sezonie następuje spora zmiana w wprowadzeniu narracji. Uwaga odbiorców zostaje przekierowana z Paradis na to co się dzieje w Marli. Eren pojawia się tam jako postać poboczna. Twórcy skupiają się na przedstawieniu drugiej strony konfliktu, zarówno pod pozytywnym, jak i negatywnym względem. Tworzy się z tego raczej ciemno-szary obraz Marli, ale z perspektywy Rena jest on całkowicie czarny. Nie ma żadnej nadziei na załagodzenie sytuacji drogą dyplomatyczną. Mówi nawet, że potencjalnie zabije wszystkich ludzi spoza paradis, a następnie przystępuje do ataku na Marli. Realizował wspólny plan z Zikiem, zwany planem eutanazji. Polegał na wykorzystaniu mocy założycielskiego do stopniowego wyeliminowania Eldian poprzez uniemożliwienie im rozmnażania się. Zig wierzył, że pozbawienie Eldian zdolności do prokreacji jest jedynym sposobem na zapewnienie pokoju. Eren początkowo udawał, że wspiera ten plan, choć ostatecznie miał inne zamiary. Zdradza nawet swoich przyjaciół i z jego woli powstaje wroga infrakcja frakcja rystów. Na tym etapie widzimy już, że przemienił się z pozytywnego protagonisty w żądnego krwi antagonistę atakuje bezbronnych ludzi i dokonuje zdrad. Odpala nawet odpowiednik bomby atomowej w celu zniszczenia floty wroga kosztem żyć setek tysięcy cywili w Liberium. Normalnie kogoś takiego nazwalibyśmy złoczyńcą, ale przecież Eren posiada słuszną moralnie motywację. To Marley zaatakowało mury i prześladuje Eldian za dawne zbrodnie. Sami przecież zamieniali Eldian w tytanów i porzucali ich na Paradis. Takie okrucieństwo nawet sprawiało im przyjemność. Eren atakuje Marley w dniu, kiedy cała reszta świata wspólnie wypowiada wojnę Paradis. Staje przed wyborem my albo oni. Mając to wszystko na uwadze, zostają antywilanem, a nie zwykłym złoczyńcą. Mimo tego jego przyjaciele planują go powstrzymać. Kiedy Eren jest już zdolny wykorzystać pełną moc pierwotnego Tytana, postanawia uwolnić Tytanów z murów i dosłownie zniszczyć całe życie poza Paradis. Planuje zadeptać cały świat parującymi kolosami. Gdyby narracja od czwartego sezonu dalej skupiała się na nim, to moglibyśmy się zastanawiać, czy nie jest on antybohaterem, kroczącym drogą zemsty w imię wyższego dobra. Tu uwidacznia się problem, o którym mówiłem wcześniej, przywołując Tale Foundry. Od Cena, czy ktoś jest antybilanem, czy antybohaterem, bohaterem może zależeć od perspektywy. Jeżeli śledzilibyśmy historię taką Titanic, nie z perspektywy w to sprawa wyglądałaby w następujący sposób. Mieszkańcy świata żyliby w wiecznym strachu, że któregoś dnia następcy Karla Frice zmienią zdanie i spróbują przywrócić Eldiańskie Imperium. Z racji na tą obawę wykorzystują swoich wojowników, aby odbili moc pierwotnego Tytana. Z czasem okazuje się, że posiadacz tej mocy jest nieprzewidywalnym, impulsywnym młodzieńcem, co jeszcze bardziej. Zwiększa ryzyko ataku na resztę świata. Niestety misja kończy się porażką. Marli zerwało niepisany pokój i doprowadziło do śmierci milionów mieszkańców murów. Później planuje zjednoczyć świat wizją wspólnego ataku na Paradis w celu eliminacji zagrożenia, które sami sprowokowali. W ataku Arena zginęła masa ludzi, w tym wiele niewinnych osób, ale to się zadziało ze względu na działania Marli: sami sprowadzili na ludzkość katastrofę tej skali. Czerent w tym kontekście na pewno jest jednoznacznie zły i można postawić go na piedestale złoczyńcy? Zdecydowanie nie. Właśnie ze względu na takie przypadki powstał termin antywilana. Na dzisiaj to by było na tyle w temacie antyzłoczyńców. Gdyby ktoś chciał wesprzeć kanał, to zachęcam do wpłat przez SUPI. Link zostawiam w opisie. Bardzo dziękuję za uwagę i dotychczasowe wpłaty. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.